Podlascy uczniowie mają świetne pomysły i talent do stworzenia czegoś nowego z przedmiotów, które już dawno mogłyby wylądować na śmietniku. Okazją do zaprezentowania tych twórczych umiejętności była trzecia edycja konkursu Drugie Życie Odpadów, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski. W tym roku do konkursu napłynęło kilkadziesiąt prac. Do oceny kapituły konkursowej zostało poddanych 16 z nich. Były to prace najlepsze, najstaranniej wykonane i spełniające najlepiej warunki konkursowe. Jednym z takich głównych warunków to była użyteczność pracy, więc to, że można ją wykorzystać w różnych miejscach, w różnych okolicznościach, do różnych celów. Tegoroczną nowością w Drugim Życiu Odpadów Pomysł na zmiany w najbliższym otoczeniu było to, że przy okazji konkursu organizowaliśmy również warsztaty edukacyjno-plastyczne. W tych warsztatach wzięło udział ponad 130 uczniów z 5 szkół i warsztaty na pewno przyczyniły się do tego, że do konkursu napłynęło więcej prac i były to prace ciekawe i bardzo pomysłowe. Na gali finałowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego laureatom konkursu zostały wręczone nagrody. Trzecie miejsce zdobyła ekozabawka dla każdego małolatka autorstwa trzech uczniów z gimnazjum w Wasilkowie: Wiktorii Kowalskiej, Arkadiusza Bernackiego oraz Daniela Polkowskiego. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy. Po raz pierwszy braliśmy udział i myślimy, że przyda się ta zabawka dla każdego. Z małych dzieci. Nasza szkoła wzięła po raz trzeci udział w takim konkursie i akurat właśnie mieliśmy tyle szczęścia, że wygrały osoby trzecie miejsce i dostały także wyróżnienia. Jeżeli chodzi o pomysł sam, to pomysł narodził się jeszcze na początku roku szkolnego, kiedy mieliśmy do dyspozycji różne materiały odpadowe, które gromadzimy zresztą przez cały rok. I wtedy właśnie zrodził się pomysł zrobienia sobie zabawki dla młodszego brata, czy ewentualnie dla dziecka, która będzie sama się poruszała. I właśnie do tego wykorzystaliśmy różne materiały odpadowe, w tym także puszki, także nakrętki, gwoździe stare, czy ewentualnie także gumki, które spowodowały, że te pojazdy jeżdżą. Drugie miejsce w konkursie kapituła przyznała uczniom zespołu szkół nr 16 w Białymstoku za klimatyczny żyrandol wykonany z 96 rolek po papierze toaletowym, starego stelaża żyrandola i kabla elektrycznego, zużytego węża prysznicowego oraz nakrętki po sprayu. Pierwszy raz wzięliśmy udział w konkursie. Jesteśmy oszołomieni nagrodą i jest nam niezwykle miło. Zrobiliśmy klimatyczny żyrandol. Żyrandol wykonało 5 uczniów. Eryk, Grześ, Justyna, Andrzej i Mateusz. Największe uznanie komisji konkursowej zdobyła praca autorstwa Julii Dakowicz oraz Julii Koścień z publicznego gimnazjum nr 12 w Białymstoku. Dziewczyny przygotowały mapę Europy. Zużyły do tego 62 korki, 13 sztuk starych zabaweczek, 12 gąbek, 5 reklamówek, 2 kije od wędki, 1 karton i 1 sznurówkę. Wykorzystały też stary plakat, zużyte gazety i makaron. Po raz pierwszy wzięłyśmy udział w konkursie. Pomysł dała nam nasza pani wychowawczyni, która uczy biologii, pani Agata Wrona, a na pomysł wpadłyśmy tak naprawdę na lekcji geografii. Bardzo nam miło, że wygrałyśmy, ale zupełnie się nie spodziewałyśmy, bo po przyjściu tutaj na galę i obejrzeniu wszystkich prac miałyśmy wątpliwości, czy w ogóle zajmiemy jakieś miejsce, ale no bardzo się cieszymy, bo jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie i osiągnięcie. Kapituła konkursu przyznała również wyróżnienia. Otrzymali je Martyna Suszczyńska z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych za pracę Babskie Bibeloty, Dawid Ostrowski z Gimnazjum w Wasilkowie za pracę Lampka Nocna. Trzecie wyróżnienie otrzymały uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych w Białymstoku: Beata Winałowicz, Gabriela Stasiulewicz, Katarzyna Jamroc, Patrycja Laszewska oraz Urszula Nowicka za pracę Cykl Życia Produktu, czyli swojego rodzaju kolekcję mody, która powstała m.in. z folii odpadowej, taśmy klejącej oraz nici. Dodatkowo marszałek województwa podlaskiego przyznał nagrodę specjalną. Otrzymała ją Paulina Kościjańczuk z gimnazjum w Perlejewie za pracę bukiet. Takie piękne rzeczy tutaj stoją przed nami. O ochronie środowiska powiedziano już dużo, może być może nawet wszystko. Niemniej jednak najważniejsze jest to, że my jesteśmy jednym z tych elementów. A nic nie ma lepszego jak nauka przez zabawę i rozrywkę. Ja muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, że takie prace powstają. Jak Państwo widzicie,
nie trzeba drogich materiałów nabywać, nie trzeba takich prac w drogiej technologii wykonywać, żeby się świetnie bawić i żeby efekt był bardzo dobry. Wyróżnienie specjalne przyznała również spółka Lech. Otrzymał je Dawid Janczołt z Publicznego Gimnazjum nr 8 w Białymstoku za pracę Ekorobot. Konkurs Drugie Życie Odpadów jest szansą na rozwinięcie kreatywności i pomysłowości młodzieży i zastanowienia się nad tym, co zrobić, żeby dbać o nasze środowisko naturalne, jak o nie dbać i w jak łatwy sposób właściwie można to robić, wykorzystując rzeczy, które mamy w domu, które się pobieżnie nam wydają, że są odpadami. Przy małej chęci, przy dużej właściwie chęci, ale przy nutce wyobraźni, paru chwilach i pomysłowości można stworzyć naprawdę niesamowite rzeczy, czego przykłady są dzisiaj nagradzane i wyróżniane na gali. Rzeczy, które powstały z rolek papierze, z puszek, z nakrętek, normalnie trafiłyby do kosza, a mogą służyć jeszcze wiele, wiele lat jako użytkowe materiały normalnie służące w domu, także tego typu konkursy jak najbardziej należy propagować, należy organizować, zachęcać młodzież do tego, żeby dbało o środowisko. My zawsze wspieramy tego typu inicjatywy, gdyż dla nas również dbanie o środowisko, nauka, edukacja o tym, żeby wykorzystywać ponownie odpady, żeby segregować odpady, żeby jak najmniej ingerować w nasze środowisko naturalne, są dla nas ważne, dlatego zachęcamy wszystkich do uczestniczenia i dbania o środowisko. Nagrodami w konkursie były bony upominkowe do sieci Empik ufundowane przez Stowarzyszenie Szukamy Polski oraz zestawy upominkowe i wydawnictwa książki przygotowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego oraz firmę Lech. Dostrzegamy wyraźną ewolucję wśród twórców, wśród młodzieży, która wytwarza te recyklingowe rzeczy. Mianowicie widzimy coraz więcej elektrotechnik, coraz więcej mechaniki precyzyjnej, jeśli tak można powiedzieć. Mamy dużo lamp, latarek, które działają. Mamy zegar, który chodzi i wyraźnie widać postęp w kierunku większego zaawansowania technicznego i większego, praktycznego wykorzystania tych eksponatów wystawowych naszych. To wyraźnie wskazuje, moim zdaniem, kierunek na przyszłość, bo oczywiście zamierzamy ten konkurs kontynuować w przyszłym roku, być może obudowując go jeszcze o dodatkowe jakieś atrakcje, ale dostrzegając i doceniając to zaawansowanie techniczne młodych twórców, chcielibyśmy, żeby ten kierunek został utrzymany i żeby dochodziło jeszcze do większego zaawansowania technicznego, tak powiem. Chociaż oczywiście estetyka i staranność wykonania też będzie miała zawsze wysoką pozycję w naszym konkursie. Autorzy prac otrzymali również symboliczną statuetkę konkursową wykonaną z odpadów przez podopiecznych Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei w Białymstoku.